Siema, dzień dobry, witam wszystkich moich fanów. Dzisiaj nie będziemy pierdolić o kryptowalutach, dziś będzie tym razem Forex. I dziś skupimy się na parze walutowej, jaką jest dolar do jena tego, kurwa, jena japońskiego. Potocznie zwanym ninja. Tak jest. Więc o co chodzi z ninja? Dlaczego jest taki zajebisty i ciekawy teraz? Ano dlatego, że zaraz wykona jebane harakiri. Czyli spadnie na dół. Na shorta. Schodzimy. Na sprzedaż. Krótko, kurwa. Dlaczego? Już pokazuję na wykresie. Poziom uderzył, znaczy cena uderzyła w istotny poziom Fibonacciego, jakim jest 70... Ile tam jest, kurwa? 78,6. Nigdy nie zapamiętam tych jebanych cyfr i liczb. To jest pierwsza rzecz, że uderzył. Druga rzecz, że mamy tutaj swego rodzaju dywergencję na stochastiku. Tak powiedzmy na siłę trochę dywergencja, no ale jest. Słabnie nam troszkę wolumen tutaj, momentum nam słabnie, już zresztą to było widać po ostatnich świecach. Podkreślę, że to są świece Heiken Ashi, więc troszkę są inne niż zwykłe świece japońskie. Troszkę są bardziej wygładzone, mam tutaj trzy kolory, ale to już tam mniejsza z tym. Kolejna rzecz, jaka przemawia za sprzedażą, ninja, jest długoterminowy poziom na wykresie tym, kurwa, tygodniowym. Mamy tutaj, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że widać. Po prostu tutaj się zamieniły bieguny. Wsparcie zamieniło się w opór. I już dwukrotnie pierdolnęło. Teraz cena też prawie tam doszła. No wiadomo, to są strefy, to nie można tak co do linii dorównywać, bardziej strefy. I strefa została osiągnięta. I jeszcze jest jedna fajna rzecz, która troszkę nam to potwierdza. Jak sobie zejdziemy na niższy interwał. Sorry. To można zauważyć, że cena bardzo gwałtownie spadła. Cholernie gwałtownie, może jeszcze to przybliżmy. O, i takie działania natychmiastowe, no albo były jakieś newsy makroekonomiczne, szczerze mówiąc nie wiem, nie patrzyłem, bo tutaj na D1 patrzymy, to jest takie bardziej długoterminowe, co ja tutaj wam polecam. A jeżeli takie spadki są nagłe, no to zazwyczaj oznacza to, że tu zadziałały jakieś instytucje, smart money, grubasy, czy jak zwał. Także to też przemawia trochę za tym, że te spadki będą, no, kontynuowane i można się tu spodziewać jakiegoś tam fajnego zysku. Od razu mówię, że nie wiem jakiego, bo no nie jestem wróżbita Maciej. Po prostu uważam, że trzeba prowadzić pozycję tak długo, ile fabryka kurwa mać dała. Więc do oporu przesuwamy z trailing stop. Sorry, mam trochę chory jestem. Także polecam to. Taki trade długoterminowy, czyli na D1 świece. Nie wiem, no może spaść cena do 61 poziomu, do 50 uzniesienia tej ostatniej fali, jak on to widać. No, także co? Myślę, że to wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania innych filmików na YouTubie. Bye, bye!